Może rozpocznę od tego, iż kiedy byłem młodym człowiekiem, byłem w średniej szkole, to należałem do takiej organizacji, która nazywała się ZHP. Wiecie chyba, co to ten skrót oznacza. Związek Harcerstwa Polskiego. Była to bardzo prawa organizacja. Tam nie wolno było palić. Nie, kto by chciał zapalić, będąc harcerzem, byłby usunięty z harcerstwa. Nie wolno było pić, gdyby ktoś był zauważony, przyłapany na piciu, byłby usunięty z harcerstwa. Mało. Nie wolno było używać także brzydkich słów, a więc bluźnić. A więc widzicie, że była to bardzo prawa organizacja. Ale nade wszystko w tym harcerstwie obowiązywała pewna zasada. Kiedy się spotykali dwaj harcerze, to musieli się pozdrowić. I nie pozdrawiali się cześć, nie pozdrawiali się halo, nie pozdrawiali się dzień dobry, tylko musieli się pozdrowić inaczej. Czuwaj! Harcerz harcerzowi musiał zasalutować i powiedzieć czuwaj! W Przemyślu, gdzie w owym czasie mieszkałem, była zresztą i jest taka drużyna piłkarska, piłki nożnej, która nazywa się Czuwaj. Czy pamiętacie, o czym pastor wspominał w niedzielę? Pastor pamięta, nie będę go pytał. Ale wy powinniście też pamiętać, że mamy czuwać. A więc dzisiaj chcę mówić na temat czuwania. A więc to wyniosłem z harcerstwa, żeby się pozdrawiać na ulicy, nie na ulicy, czuwaj. Gdy się potem nawróciłem i zacząłem czytać Biblię, ku mojemu zdumieniu stwierdziłem, że ona także raz po raz apeluje, wzywa nas, abyśmy czuwali. Abyśmy czuwali. Zadam na początku dwa podstawowe pytania. Do kogo, do jakiej grupy ludzi Biblia zwraca się z apelem czuwaj, czuwajcie. I po drugie, ze względu na co ci ludzie, do których się zwraca Biblia, powinni czuwać. A więc do kogo zwraca się Biblia z apelem, z wezwaniem, aby czuwali? Do kogo? Czy do tych ludzi? Czy do tych, którzy przyjadą tutaj w piątek, na dni skupienia? Ludzie, którzy mają problem z alkoholem? Do kogo zwraca się Biblia z wezwaniem czuwajcie? Do ludzi wierzących. Pan Jezus, kiedy mówił o czuwaniu, mówił o tym do swoich uczniów. Ani razu nie zwrócił się do świata, aby świat czuwał, ale każdorazowo zwracał się do swoich uczniów, aby czuwali. A więc kiedy Biblia mówi o czuwaniu, pamiętajcie, że odnosi się to do mnie, odnosi się to do ciebie i generalizując, odnosi się to do nas. Odnosi się to do uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli więc się uważasz za ucznia Pana Jezusa, to ten apel odnosi się do ciebie. Jeśli uważasz się za uczennicę Pana Jezusa, to ten apel dotyczy ciebie, a więc nas, uczniów Pana Jezusa, którzy weszliśmy na Jego ścieżkę, idziemy za Nim. A teraz po drugie, ze względu na co mamy czuwać? Z jakiego powodu mamy czuwać? Ja w moich poszukiwaniach w Biblii dopatrzyłem się dwóch powodów, dla których powinniśmy czuwać. Oczywiście są też inne wezwania, ale one oscylują wokół tych dwóch powodów. A więc te dwa powody są kręgosłupami, wokół których obracają się inne wezwania do czuwania. Spójrzmy dzisiaj więc na nie. Pierwszy powód, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 42. Czuwajcie więc. To jest powiedziane do uczniów, bo w rozdziale 24 jest mowa o tym,
że gdy wyszli ze świątyni, wyszli na Górę Oliwną, Jezus usiadł i przystąpili do Niego uczniowie Jego. I On wygłasza tak zwaną mowę eschatologiczną, czyli mowę o powtórnym swoim przyjściu. I w pewnym momencie zwraca się do nich tam na Górze Oliwnej i mówi: czuwajcie więc. To samo dzisiaj możemy do siebie nawzajem powiedzieć. Bracie, czuwaj! Siostro, śpi! Czuwaj! A więc to wezwanie do czuwania odnosi się do nas jako Jego uczniów. To samo wezwanie mamy jeszcze w tym samym, w rozdziale 25, wierszu 13. Wierszu 13, gdzie Jezus kończy podobieństwo o 10 pannach, kończy je, podsumowuje je, mówiąc: czuwajcie więc. I raz po raz to się powtarza, ilekroć razy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu. Za każdym razem także apeluje: czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. A więc wiemy już, z jakiego powodu po pierwsze powinniśmy być czujnymi, czuwać. Z jakiego powodu? Ze względu na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ten pierwszy, zasadniczy i podstawowy powód, dla którego my, harcerze, lud Boży, powinniśmy czuwać. A jaki jest drugi powód? O drugim mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, od 6 do 9 wiersza. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, o czym mówiłem zresztą w niedzielę, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, i teraz pojawia się to samo słowo: czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc jaki jest drugi powód czuwania? Ze względu na naszego przeciwnika. Piotr powiada: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący. A więc diabeł jest tu przyrównany do lwa, a zarazem jest tu przedstawiona strategia jego działania. I tym dwom, a może trzem ważnym tematom się dzisiaj przyjrzymy. Dlaczego diabeł jest przyrównany do lwa? To jest po pierwsze. Po drugie, na temat strategii jego działania powiemy parę słów. I po trzecie, czy jest jakakolwiek szansa, aby pokonać tego przeciwnika, który krąży wokół nas jak lew ryczący. W związku z tym chcemy tymi trzema dzisiaj podtematami się zająć. Dlaczego jest diabeł przyrównany do lwa? Do lwa, tylko przyrównany. Podkreślam to, co doskonale wiecie. On nie jest lwem. My mamy i znamy tylko jednego lwa. A któż to jest tym lwem, którego znamy i którego uznać możemy za prawdziwego, niesfałszowanego lwa? Nim jest Jezus Chrystus. Lew z pokolenia Judy. Ale ponieważ diabeł tworzy falsyfikaty, a więc naśladuje Jezusa po to, żeby w pewnym momencie stać się antychrystem i w ten sposób zwieść ludzi, no to też się musi biedaczek stawać lwem. Ale Biblia nie mówi, że on jest lwem. Jak lew, a więc jest tylko falsyfikatem, upodabnia się do lwa, ale w rzeczy samej on nie jest lwem. A więc jest powiedziany jak lew, a nie, że jest lwem, jak lew. Ale myślę, że drugi powód, dla którego apostoł Piotr przyrównuje
wroga naszej duszy, diabła, do lwa, jest także i ten, że działa on, atakuje on w sposób podobny do lwa. A więc jeśli się chcemy dowiedzieć, w jaki sposób diabeł atakuje, przypatrzmy się, pooglądajmy sobie przyrodnicze filmy, gdzie występują lwy, by zobaczyć, jak one atakują. Bo w ten sam sposób postępuje, atakuje ten duchowy niby lew, a więc szatan. W jaki sposób, wedle znanych nam szczegółów, atakuje lew? Wyobraźcie sobie stado bawołów, pasące się gdzieś na prerii, w buszu. Stado liczące ileś tam sztuk. Czy jest do pomyślenia, aby lew, który chce pożreć jedną sztukę, atakował w taki oto sposób, że wyskakuje gdzieś tam z buszu i rzuca się w środek tego stada? Marny byłby jego los. Te zwierzęta by go rozniosły w strzępy, podeptałyby go. Prawdopodobnie tylko szczępy by z niego pozostały, gdyby się rzucił w sam środek. Ale widzicie, lew przez lata doświadczenia nabrał już umiejętności i wie, jak atakować. Nauczył się sztuki atakowania. Ważne, co mówię, bo to się odnosi także do lwa duchowego. A więc w jaki sposób widzieliście na filmach albo uczyliście się, atakują lwy, lwice? W jaki sposób atakują? Nie, to byłoby głupotą z ich strony, gdyby się rzucały w środek stada. Pokazują się stadu i wypatrują w tym stadzie pewnego osobnika, pewną szczególną sztukę. Jaką? Słabą, chorowitą, utykającą, chramającą, jak mówi prorok Izajasz, na jedną albo na dwie nogi. I jeśli taką sztukę opatrzą, wtedy sobie ją stawiają za cel ataku. I wtedy nie obchodzi cała reszta. Atakują tę chorą sztukę. I no, dzieła dokańczają. To jest pierwszy sposób. Co by należało z tego wywnioskować? Że najniebezpieczniejsza jest sytuacja takiego powsi nogi, który ledwo idzie, który się wleczy gdzieś tam na końcu. No bo siłą rzeczy on się staje przedmiotem ataku szatana. Dlatego Biblia nas wzywa: nie bądźcie słabi, tylko wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy siły Jego. Widzicie, dlatego Biblia nas bezustannie zachęca, żebyśmy nie słabli, ale wzmacniali się w Panu. I jeśli niektórzy ludzie przeżywają dramat z powodu zaatakowania przez nieprzyjaciela i sami często to mówią, to prawdopodobnie gdzieś chramali, utykali albo na jedną, albo na obie nogi. A więc osłabli w wierze duchowej. Osłabli. Dziki zwierz nie zbliża się do ognia. Dziki zwierz, zapytajcie pasących owce. Oni wam powiedzą, że wilki nie zbliżą się wtedy, kiedy płonie żar ognia. Ale kiedy ogień zaczyna przygasać, wtedy nabierają odwagi. Wtedy się zaczynają zbliżać. A więc Paweł nas zachęca: bądźcie zawsze czujni, by być pełni ducha. A więc tego żaru ognia. Ale przypomina, że kiedy w świątyni stała lampa, to ona musiała się palić non-stop, bezustannie. A my jesteśmy tymi Bożymi lampami. I my musimy płonąć żarem Ducha Świętego bezustannie, jeśli nie chcemy, żeby diabeł nas gdzieś tam dopadł ze względu na naszą słabość, duchową słabość. I to jest jeden sposób atakowania. Skoro lew tak atakuje,
skoro tak lew atakuje, to również i ten, który jest przyrównany do lwa, jeszcze raz powtarzam, w ten sam sposób atakuje. Po drugie, lew atakuje także i w inny sposób. Nie zawsze w stadzie jest ktoś taki, no, kto tylko ledwo nogą wlecze za, nogę za nogą. Nie w każdym stadzie są sztuki chrome, słabe, okaleczone. Nie w każdym. Są przecież i takie przypadki, że stado jest, składa się z wszystkich zdrowych osobników. To co wtedy robi lew? Jak wtedy atakuje? Rzuca się w środek? Rzuca się przed stado? Nie, nie, to także byłoby głupotą. Co więc robi lew? Lew się pokazuje temu stadu i zaczyna biec za tym stadem i wywiera sobą, swoim biegiem presję na tym stadzie. I dopóki stado biegnie w całości, on biegnie za nim. Biegnie za nim, biegnie za nim, biegnie za nim. Ale najczęściej się zdarza tak, że któraś sztuka, jakiś osobnik, starszy lub młodszy, jakaś pojedyncza sztuka nie wytrzymuje tej presji. I wpada na pomysł, żeby się oddzielić od stada i pobiec w drugą stronę, w inną stronę. I na to tylko czeka lew. Na to tylko czeka lew albo lwy. I nie interesuje już ich całe stado. Pozostawiają stado, wchodzą między tę sztukę, która się oddzieliła od stada, a stado i biegną wtedy za tą pojedynczą, oddzieloną sztuką. I biegną, aż się zmęczy, aż ją gromadnie dopadną. Najczęściej wtedy już się przyłączają inne lwy i los takiej osoby jest z góry skazany na nieszczęście. W ten sam sposób atakuje i ten duchowy lew. Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć, na czym ten atak polega. Ten atak bardzo często polega na tym, że jeśli sobie upatrzy kogoś, to oczywiście chce zrobić i robi wszystko, żeby go odseperować, oddzielić od społeczności, od całości. A w jaki sposób to robi? O, ma opracowane od wieków metody. Bardzo często polega to na tym, że zohydza zbór w oczach takiej osoby. Ten zbór jest martwy, ten zbór jest drętwy, tam jest za głośno, tam jest za cicho, tam jest złe nauczanie, tam nie na wszystko pozwalają. I tak powoli, powoli sączy truciznę do takiego osobnika, do takiej osoby, żeby straciła zaufanie do zboru. Żeby straciła potrzeby społeczności, relacji ze zborem. A ja nie znam człowieka, który by odszedł w ten sposób od społeczności, żeby był dzisiaj bohaterem wiary. Najczęściej to są kaleki duchowe. Najczęściej to są ofiary ataku diabła. W związku z tym chcę wyraźnie powiedzieć, że to niekoniecznie musi być osoba chora. To jest bardzo często osoba, której serce diabeł zaczął wlewać uprzedzenia, wątpliwości do społeczności, do wartości całego zboru. Powiem wam, że ja o mało się kiedyś nie stałem jakby ofiarą tego rodzaju ataku, bo on różnymi ścieżkami działa. Pamiętam, że kiedyś jeszcze jak byłem prezbiterem naczelnym, na zaproszenie mojego dobrego przyjaciela Racharda Bonke, pojechałem z 30 albo z jakąś tam jeszcze większą grupą pastorów do Frankfurtu na Fire Conference, taką konferencję ognia. I byliśmy podekscytowani tym, co się tam działo. Ja byłem zwłaszcza podekscytowany tym, co się działo. Tak, byłem zafascynowany tym, co się tam działo, że będąc prezbiterem naczelnym, po tej konferencji zebrałem pastorów, z którymi tam byłem i powiedziałem, słuchajcie, my coś musimy zrobić z tym kościołem dziesiątkowym, rozwalić go.
zburzyć go, rozwalić i zacząć wszystko od nowa. A więc musimy tak to robić, jak tu na tej konferencji widzieliśmy. A więc to samo robić, co było na tej konferencji. Na szczęście miałem mądrzejszych od siebie przy mnie. I zaczęli mi tłumaczyć: człowieku, to się tak nie da. Ty swoją inicjatywą, swoim zniechęceniem do zborów, zniechęceniem do kościoła, tego nie osiągniesz. To ty się staraj o to, żeby być pełnym ducha. Żeby być jak Bąkę. A wtedy będziemy mieli z tego rezultaty. A więc chciał w ten sposób ohydzić mój stosunek do zboru w Ostroniu, do zboru innych, ponieważ uważałem, że to jest wszystko takie drętwe, zimne, chłodne. Tak powinno być jak na tej konferencji. I co potem zauważałem? Że jeśli się gdzieś odbywała jakaś taka uduchowiona konferencja i pojechali na nią ludzie ze zboru, to przyjeżdżali: pastorze, tu się wszystko musi zmienić, to jest drętwe, to jest martwe, to jest umarłe, to do niczego. No i do czego potem dochodziło najczęściej? Dochodziło do tego, że te pojedyncze osoby albo te grupki oddzielały się od zboru, odchodziły od zboru. No i co mówiły? Zobaczycie, za 2 lata całe miasto będzie zewangelizowane. Zobaczycie, cuda i znamiona się tu będą działy. Ale minęły 2 lata i już nie ma. I tu jest problem. Ani tu, ani tu. Albo tak zostali pokiereszowani duchowo, że trudno dzisiaj się zorientować, w co wierzą, a w co nie wierzą. To jest drugi sposób atakowania. I przestrzegam przed tym. Jeśli by do któregokolwiek umysłu diabeł wnosił tego rodzaju myśl, trzeba się z nią w bezwzględny sposób rozprawić. To prawda, że nie ma doskonałych zborów. Ja już nie jestem pastorem zboru Ustrońskiego, więc mogę sobie śmiało poczynać. I mogę powiedzieć, że zbór Ustroniu nie jest doskonałym zborem. Ale wy pamiętacie, że ja tak mówiłem, będąc jeszcze jego pastorem. Nie ma doskonałych zborów. Bo zbór jest bardzo często w Biblii przyrównywany do małżeństwa. Podnieście rękę, wy wszyscy, którzy mówicie: o, moje małżeństwo. Nie ma tam żadnych problemów. Najdoskonalsze. To tylko Amerykanie przyjeżdżają i mówią: och, nasze małżeństwo jest najdoskonalsze. Moja żona słyszy, ja muszę powiedzieć, że i w naszym małżeństwie jest były i może teraz rzadziej, bo nie mamy już sił, jesteśmy na emeryturze. Ale jest wiele napięć, było wiele napięć. Nie ma małżeństw doskonałych i nie ma doskonałych zborów. Ale to nie oznacza, że skoro tak, to ja już muszę z tego... Nie, ja jestem raczej zdania, że skoro uważasz, to praktykuj tak zwaną kolanologię. A wiesz, co to jest kolanologia? Kolanologia to jest modlitwa. To się módl. Módl się. A nie pozwól wrogowi, żeby cię odseperował, oddzielił, odizolował. Bo to jest na twoje nieszczęście. Bo to jest na twoją tragedię. To jest prawdopodobnie początek twojego końca. Prawdopodobnie początek twojego końca. Bo tak działa lew w przyrodzie. A skoro Biblia, to nie przypadek, że go przyrównuje do lwa, mówi, że diabeł jest lwem, to znaczy, że on także w sposób podobny działa. Ale ze względu na czas nie będę już tego tematu dalej kontynuował. Pytanie, jakie się pojawia, to jest następujące. Jakie są skutki tego odizolowania, odłączenia? Jakie są ewentualnie skutki, jeśli by się mu jednak mimo wszystko udało? Skutki są zresztą tu przez także Piotra przedstawione. Chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pogłaskać, komu by zrobić lepiej. Komu by dobro zrobić? Kogo by pochłonąć? Jego zamiarem jest zniszczyć, zdeptać, sponiewierać, upodlić. A co Pan Jezus powiedział o nim?
Diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i tracić. Tak, jeśli się spodziewasz z jego strony jakiegokolwiek dobra, już jesteś wmanewrowany, już jesteś oszukany, już jesteś w błędzie. Z jego strony nie możesz spodziewać się ani odrobiny dobra. Nikomu tego dobra nie wyświadczył. A jeśli nawet na początku komuś coś dobrego wyświadczył, bo i tak się może zdarzyć, to potem była to jedna wielka tragedia. Kazał sobie płacić, o straszliwie, kazał sobie za to płacić. A więc nie możemy się z jego strony spodziewać niczego dobrego. Nie daj się okłamać. No i pytanie następne, jeszcze będę miał oprócz tego jedno, zanim zakończę. Czy jest możliwe pokonanie lwa? Czy jest możliwe pokonanie lwa w przyrodzie? No, mamy co najmniej 3 przypadki mówiące o tym, że ludzie pokonywali lwy. Niech pierwszym z nich będzie Dawid. Pamiętacie, jak przyszedł do Saula i ujął się za zhańbionym wojskiem izraelskim, na które rzucał bluźnierstwa i przekleństwa Goliat. Wówczas Dawid powiada, pozwól mi, ja pójdę i pokonam tego nieobrzezanego Filistyna. A Saul mówi, ale przecież ty jesteś tylko młodzieńcem. To znaczy, że nie tylko starzy pastorzy Michał Chydzik mogą pokonać lwa. A ty jesteś przecież tylko młodzieńcem. Tak, ale kiedy lew przychodził, aby porwać moje owieczki, brałem go i rozrywałem. A więc mamy jeden przykład, że w przyrodzie można pokonać lwa. A przypomnijcie sobie Samsona. W Księdze Sędziów w 14 rozdziale jest powiedziane, że kiedy szedł z ojcem i matką, to spotkali lwa. Samson chwycił go i rozdarł go. Pokonał go. A o Benajaszu w 1 Księdze Kronik w 11 rozdziale, w 22 wierszu czytamy, że wstąpił do dołu i spotkał tam lwa i rozerwał go w strzępy. Czyli w przyrodzie można pokonać lwa. A skoro można go w przyrodzie pokonać, no to znaczy, że i tego duchowego lwa, niby lwa, bo nie z lwem, jeszcze raz powtarzam, tego duchowego niby lwa też można pokonać. No i ostatnie pytanie, w jaki sposób możemy go pokonać? W jaki sposób go uprosić, żeby się wreszcie od nas odczepił? W jaki sposób możemy go pokonać? Kiedy mówię o pokonaniu tego duchowego lwa, który krąży wokół nas jak lew ryczący, to zaraz na pamięć mi przychodzą słowa z objawienia świętego Jana z 12 rozdziału, wiersz 11. A w wierszu 11 czytamy zapewnienie. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jest możliwość zwycięstwa, czy Biblia też nie daje żadnej szansy na zwycięstwo? Jest możliwość, oni go zwyciężyli. To znaczy, że jest możliwość, droga siostro, byś go zwyciężyła. To znaczy, że drogi bracie, nie musisz ulegać jego sugestiom. Jest możliwość odniesienia zwycięstwa. I do zwycięstwa prowadzą jakby trzy możliwości, trzy sposoby, trzy schodki, no trzy warunki. Trzy warunki, one są tutaj bardzo wyraźnie sprecyzowane. Na pierwszym miejscu oni go zwyciężyli przez krew. Ciekawe, że nie jest to napisane poprzez powołanie się na kościół tradycyjny albo nietradycyjny. W imieniu kościoła. Nie. Przez krew. Pamiętacie, co w niedzielę mówiłem? Że jeśli czegoś diabeł nienawidzi, to nienawidzi Golgoty. Kiedy Jezus wspomniał o Golgocie w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, że powtórzę tym, którzy nie byli w niedzielę,
Natychmiast Piotr mówi: Panie, ale to na Ciebie nie przyjść nie może. Jezus musiał powiedzieć: zejdź mi z oczu, szatanie! Czyli za tą propozycją ominięcia Golgoty stał szatan. Kiedy następnie Pan Jezus mówi o tym, że pójdziemy teraz do Jerozolimy, aby i Syn Człowieczy tam będzie wydany, a uczniowie: a kto z nas jest największy? A więc natychmiast diabeł zaczął im podbijać bębenki, żeby się sprzeczali między sobą, kto z nich jest najważniejszy. I trzy razy tylko Jezus mówił o Golgocie. Trzeci raz, kiedy wspomniał, że oto już jesteśmy prawie w Jerozolimie i Syn Człowieczy będzie wydany, przystąpiła matka synów Zebedeusza i mówi: spraw, Panie, aby jeden z nich siedział po Twojej prawicy, a drugi po lewicy. Kobietu, Ty nie wiesz, o co Ty prosisz. A więc za każdym razem diabeł usiłował odwrócić ich uwagę od czegoś, co jest najważniejsze, od Golgoty. A Golgota z czymże się nam kojarzy? Z przelaną krwią Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego twierdzę z całym przekonaniem, że diabeł nie boi się naszego kościelnictwa. Diabeł boi się świętej krwi Jezusa. Już wam kiedyś mówiłem, że znam przypadki, w których zresztą sam uczestniczyłem, kiedy wypędzaliśmy złego ducha, tośmy się męczyli z tym człowiekiem i nie było żadnych rezultatów, dopóki ktoś nie zaczął wyznawać krew Jezusa. I wtedy nagle rozległ się przeraźliwy wrzask, krzyk: tylko nie mówcie mi o krwi! Krew Jezusa jest tym, czego się diabeł tak bardzo boi. Niektórzy uważają, że porażka, że krzyż, no krzyż nie w sensie figury, krzyż w sensie śmierci Pana Jezusa jest porażką. Porażką Bożego Syna. Ale wy tak nigdy nie myślcie. Śmierć Jezusa, krew Jezusa jest dowodem czego? Zwycięstwa. Tego, że głowa szatana została starta. Ja już swego czasu tu usługiwałem na temat tego, iż krew co najmniej dwóch ludzi mówi, Abla i Jezusa. I mówiłem, o czym mówi krew Jezusa. I pamiętacie, że wtedy mówiłem, iż krew Jezusa mówi także i o tym, że diabeł został pokonany. I o tym świadczy krew Jezusa. Ona o tym woła, że diabeł został pokonany. A więc krew Jezusa Chrystusa. I na nią się, do niej się trzeba odwoływać. Przypomnę przypadek z apostołem narodów, z apostołem Pawłem. Kiedy był w Atenach, wygłosił według biblistów, homiletów, najpiękniejsze swoje kazanie. Kazanie, z którego i dzisiaj uczą się w szkołach biblijnych studenci. Przepiękne kazanie. Problem tylko polega na tym, że na to kazanie prawie nikt się nie nawrócił. Przepiękne było to kazanie. I jest, bo ono jest zapisane. Ale praktycznie nikt się na to kazanie nie nawrócił. A czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Takie piękne kazanie, piękna homilia, a nikt się nie nawrócił, bo Paweł tam ani razu nie wspomniał o krwi Jezusa. A potem idąc z Aten do Koryntu, pewnie to przemyślał. I kiedy przyszedł do Koryntu, powiedział: bracia, ja nie przyszedłem tu głosić wam wzniosłych nauk. Moja mowa to będzie mowa o krwi, o krzyżu Chrystusa. I w wyniku tego zwiastowania o krzyżu, o krwi Chrystusa, Korynt został poruszony. Korynt było to miasto pełne prostytutek i marynarzy uprawiających nierząd. Ale moc, mowa o krwi Chrystusa jest mocą Bożą, sprawiła, że w tym mieście wielu ludzi się nawróciło i w Atenach nie powstał zbór, ale w Koryncie powstał zbór. Dlatego Paweł potem pisał do Galacjan: o głupi Galacjanie, któż was zwiódł? Przecież przed oczami waszymi wymalowałem postać Chrystusa ukrzyżowanego. Dlaczego odwracacie oczy swoje od tego, co ja... No, oczywiście on nie był malarzem, nie malował. Ale co ja wam, czego ja was nauczałem? Dlaczego odwracacie oczy? A Jezus sam powiedział,
w rozmowie z Nikodemem. Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, jak Mojżesz węża na pustyni wywyższył. A kiedy Syn Człowieczy został wywyższony? Kiedy umierał? Na Golgockim krzyżu. Dlatego tocząc bój ze lwem, pamiętaj, miej w pamięci zwycięstwo Chrystusa, które się dokonało na Golgocie. Pamiętaj, wspominaj krew Jezusa. Nie mam czasu, żeby ten wątek rozwinąć, ale jest to bardzo ważna myśl. Po drugie, powiada Boże Słowo, powiada tutaj list objawienie świętego Jana, że przez słowo świadectwa swego. A więc myśl o krwi, wiara w to, co się dokonało na Golgocie, że głowa diabła tam została, tego lwa zdruzgotana. Wiara w to, przekonanie. A po drugie, słowa świadectwa. Jeśli chcesz, żeby się ktoś od ciebie odczepił, to myślisz tylko o tym? Nie chcesz, żeby on już był w twojej obecności. Myślisz, intensywnie myślisz, aż ci żyły wychodzą, no ale on nie odstępuje. Żeby ktoś się mógł od ciebie odczepić, to co musisz zrobić? Musisz to w końcu wyartykułować, powiedzieć. Ty odczep się wreszcie! Odejdź! Ktoś mi ostatnio opowiadał, wybaczcie, że jestem szczery, no ale dlaczego nie miałbym zresztą być. Ktoś mi opowiadał ostatnio, że jeszcze jak był zbór na ulicy Hutniczej, było nabożeństwo pierwsze, a potem miało być drugie i brat Paweł Wojnar, ten apostoł tego terenu, wybrał się na spacer nad Wisłę z jakimś jeszcze, ja wiem z kim, ale nie powiem wam, z jednym bratem i ten brat mówi, wiesz, ja mam taką niedobrą żonę, to jest taka jędza, najlepiej by było, gdybym się z nią rozwiódł. A Paweł się zatrzymał, zamilknij diable! To tylko on mógł tak zrobić. I mówi, tak jakby nagle ten człowiek się stał zupełnie inny. Szli dalej, rozmawiali o sprawach Bożych. Widzicie, czasami jest tak, że, no nie czasami, zawsze jest tak, kiedy mamy do czynienia z wrogiem, że to nie wystarczy nasza sfera myślowa. My musimy to wyartykułować. Musimy powiedzieć, czego chcemy. Idź precz ode mnie. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, za każdym razem, gdy diabeł do Niego przychodził, czy Jezus sobie tylko myślał, o, jakby to dobrze było, żeby On się już wreszcie odczepił. O, jakby to dobrze było, żeby On już wreszcie zamilkł. Nie, On to wyartykułował, powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Idź precz ode mnie, szatanie. No co? Jak możemy poznać, co kto myśli? Albo jak robi, albo jak mówi. Więc diabeł nie jest taki, żeby się odczepił tylko ze względu na dobre nasze chęci. My musimy mu dać wyraźnie do zrozumienia. I ci ludzie pokonali diabła poprzez krew Jezusa i poprzez słowa swojego świadectwa. Idź precz ode mnie, diable, w imieniu Jezusa jesteś pokonany, twoja głowa jest zdruzgotana i jeśli mu tylko przypomniecie, co się z nim stało na Golgocie, jest nadzieja, że opuści nie tylko drzwiami, ale oknami wasz dom. A jeśli wróci, to wtedy go drugimi okna, innym oknem wyrzucajcie. A więc to jest drugi warunek zwycięstwa nad wrogiem. I trzeci, końcowy, bo już muszę kończyć. Nie umiłowali życia swego. Na to rzadko zwracamy uwagę. Omijamy bardzo często, kiedy mówimy o duchowym boju. A to przecież jest warunek odniesienia zwycięstwa. Popatrzcie, jak to się pięknie łączy z tym, co Piotr powiedział. Popatrzcie, jak to się pięknie łączy. W 6 wierszu Piotr powiedział, ukuszcie się. Ukuszcie się. A cóż to jest to ukorzenie się? O jakim temacie mówiłem w niedzielę? O pokorze. Że pokora daje nam przystęp do Boga, bo Bogu do nas. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Nikt nie wygrał z diabłem poprzez swoją dumę i zarozumiałość, poprzez swoje wywyższanie się. Tak,
wobec Boga my musimy, tocząc bój z wrogiem, zająć zawsze postawę pełną ukorzenia się i pokory. Nie nabijanie swojego ja, nie podsycanie swojego ja. Ci ludzie tutaj nie umiłowali swojego ja, swojego życia. Oni byli świadomi tego, że wszystko, co zawdzięczają temu, który umarł na Golgocie. Jeśli chcesz pokonać wroga, lwa, to pamiętaj, krew Jezusa, słowa twoich ust i pokora. Pokora przed Bogiem, pokora przed tym, który uczynił nas dziećmi swoimi.